Przedstawiamy dzisiaj team Roberta Lewandowskiego, no i ten team nie mógłby się obyć bez Czarka Kucharskiego, który jest spiritus movens z tego przedsięwzięcia. Czarek, jak się buduje markę Robert Lewandowski? Jak się buduje? No prosto, nie? Trzeba strzelać bramki i najlepiej, wiesz, 4 Realowi i 5 Wolfsburgowi, nie? Więc to jest jakby najważniejsze, to jest kluczowe, tak? Jakby dla każdego sportowca. I to jest podstawa do wszystkiego. Robert od 10 lat, jak patrzeć na jego karierę, idzie do góry, tak, co roku. 2 lata w Zniczu Pruszków, 2 lata w Lechu Poznań, 4 lata w Dortmundzie, teraz drugi sezon w Bayernie Monachium. To jest, myślę, że w skali naszego sportu wydaje mi się, że jakby nie tylko piłki nożnej, ale innych dyscyplin, ewenement. A skąd pomysł na ten team? Jak dobieracie ludzi do tego teamu i jak dzielicie między sobą te obowiązki? Znaczy, ja wiedziałem, że ja sobie nie poradzę z wszystkim, tak? Jeśli chcę budować poważną firmę, to ja muszę dobrać ludzi. I to byli ludzie, których spotkałem na swojej drodze i zaprosiłem ich do współpracy. Tak? No, jak mnie znasz, wiesz, że mam dobrą intuicję do ludzi, potrafię jakby budować, że powiem, zwolenników wokół jakiejś dobrej idei. I tak też było w przypadku Roberta. Tak? To wszyscy ci ludzie, którzy do dzisiaj współpracują, oni są od początku. Tak? To też jest bardzo, bardzo fajne, bo ja lubię, jak ktoś jest lojalny, nie zmienia, jak powiem, nie zmienia się w zależności od wiatru, który tam z różnych stron wieje. Był taki moment, że chcieliście iść z Robertem w różne strony, na przykład on do Realu, a ty do Bayernu? No, dyskutowaliśmy, tak? Zawsze to jest na końcu decyzja Roberta, ale jest zawsze dyskusja na argumenty, tak? To jest jakby dla mnie kluczowe, także nie emocje decydują, czasami, wiesz, jakby mam wrażenie, że nasi piłkarze jakby podejmują decyzje jakby kluczowe dla ich jakby życia, przyszłości pod wpływem emocji. Tak? Kogoś lubię, kogoś nie lubię, tak? No to wybieram tego, co lubię. Tak? Mimo że ten, co nie lubię, daje jakby lepsze możliwości i korzyści. Mieliście takie na przykład ciche dni między sobą, że mówiłeś, no nie, dzisiaj ja tego nie przeforsuję, wrócę do niego za 2 dni jako chłonie. Ja Roberta znam, więc oczywiście, no, jakby znamy się już, można powiedzieć, jak łyse konie, więc rzeczywiście tak jest, że jak odbieram, jakby jak rozmawiam z nim i słyszę jakiś jakby ton głosu, no to czasami wiem, że jakby dzisiaj jakby lepiej nie poruszać żadnych jakby poważnych kwestii, no bo dzisiaj jakby Robert, jak powiem, nie jest otwarty na to. Nie? Tak, ostatnie pytanie. Czy ty jesteś brudny Harry, a Robert to jest najbardziej pazerny piłkarz w historii Bundesligi? Brudny Harry to była taka chyba postać pozytywna w sumie, tak? Mówię o tym, jak jest to pewna gra Bayernu, bo wiadomo, że toczą się jakieś kolejne negocjacje, albo się jeszcze nie toczą, albo się będą toczyły. No w każdym razie odbywa się jakaś gra i no, niemieckie media grają tak ostro jak Czarek Kucharski w czasach swojej kariery. Niemieckie media zawsze grały ostro, nie? Więc jakby to nie jest dla mnie żadna niespodzianka, ale jakby rozmowy, one się odbywają naprawdę na bardzo wysokim poziomie i w pełnej kulturze. Także tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń.